Zmiana na ławce trenerskiej PGG Skry Bełchatów. Andrea Gardini opuszcza szeregi żółto-czarnej drużyny. Prezes bełchatowskiego zespołu potwierdza, że nowy szkoleniowiec jest już zakontraktowany. Przede wszystkim bardzo wdzięczni jesteśmy trenerowi Gardiniemu, że się zdecydował poprowadzić naszą drużynę w ostatnim, tym bardzo trudnym sezonie. Ale widzimy teraz potrzebę zmiany koncepcji całej drużyny i rzeczywiście potwierdzam, zatrudniliśmy trenera Kretu, który będzie u nas na następny sezon na rok. Na rok, bez opcji przedłużenia ewentualnie. Jeżeli zespół będzie miał sukces, to my chyba bardzo chętnie będziemy starali się ją przedłużyć. I mamy nowe podejście do koncepcji budowania zespołu, że to nie zarząd powinien zbudować zespół i zatrudnić trenera, ale zatrudnić trenera, a trener swoją koncepcję wskazać zawodników, które w jego koncepcji pasują, a zarząd się zgodzi na ich zatrudnienie w ramach posiadanego budżetu. Rozumiem. A czym skusiliście Kretu, żeby tutaj przyszedł do PGG Skry Bełchatów? Przede wszystkim Marka Skry. Marka Skry i chęć jej odbudowania i współpracy trenera w odbudowaniu marki Skry, bo to jest rzeczywiście duża marka Skra, a trener Kretu ma taką osobowość, że chce brać udział w dużych projektach i je doskutecznie rozwijać, osiągając wyniki. Jeżeli trener będzie miał wyniki, to znaczy, że i zespół ma wyniki, i zarząd będzie zadowolony. No fajnie mieć taką wolną rękę w doborze zawodników, bo właściwie zawsze trenerom o to chodziło, aby właśnie ta drużyna, zespół grał ze sobą. Tak, z tym, że jesteśmy w takiej sytuacji, jak Państwo wiecie, że dopiero teraz budujemy zespół. Topowe drużyny budują zespół od listopada, niestety, a my dopiero teraz. Więc trener Kretu, bardzo zorientowany w środowisku, próbuje stworzyć zespół, który w perspektywie będzie grał w pucharach europejskich. To oznacza, że jesteśmy w czołówce polskiej ligi, co jest dzisiaj bardzo trudne, bo jak wszyscy widzą, polskie drużyny zdobywają puchary europejskie albo są bardzo blisko ich zdobycia, a puchar polski wygrywa jeszcze inna drużyna. To pokazuje siłę polskiej ligi. Dlaczego na razie póki co tak delikatnie ogłaszacie, że tak, potwierdzacie, że Kretu przychodzi do Bełchatowa, ale nie ma jeszcze tego oficjalnego otwarcia? Na razie jeszcze nie, bo nie mamy zbudowanego zespołu. Będzie zespół, będziemy mogli go zaprezentować łącznie z całym sztabem szkoleniowym.